Dzień dobry, 20 dzień stycznia roku Pańskiego, roku pamiętnego, to już chyba jest pewne, 2023. Samozwańczy Sługa Cyfrowej Sieci, samozwańczy Mistrz banału, przedstawiciel nowej klasy społecznej XXI wieku, a więc cyfrowego proletariatu, jeden z ostatnich Mohikanów kultury Zasówu emerytowany ekspert o wąskich horyzontach realizujący marzenia europejskiej młodzieży o byciu youtuberem i last but not least nieprzyjednany orędownik niepodległości umysłowej Polski, czyli w skrócie Radosław Pyfel, witam państwa bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś dobra do 35 sekundy, to będę wdzięczny za plusik. E, jakiś znaczek, jakiś komentarz, jakąś sugestię, jakieś pytanie, cokolwiek, co mogłoby być dowodem na to, że ktoś jest po drugiej stronie komputera, iPada, smartfona lub innego urządzenia elektronicznego. E, proszę państwa, wielkie wydarzenie. Jutro od 21. Stycznia to nie to, o czym Państwo myślicie, czyli nie jest to wigilia azjatyckiego Nowego Roku, który w Chinach i wielu innych krajach będzie rokiem wodnego królika, a w Wietnamie będzie rokiem wodnego kota. Tak się składa, ale proszę Państwa, rozpoczęcie gry Imperiów Premium. Rozpoczęcie gry Imperiów Premium to. No, projekt, nad którym długo myśleliśmy z doktorem Wojciechem Szewko, takie rozwinięcie naszego podcastu Gra Imperiów i będzie to wyprawa do wnętrza cywilizacji, wyprawa do wnętrza imperiów, tych także pozaeuropejskich. I już w sobotę, że ktoś na ostatnią chwilę chce dołączyć, a widzę, że sporo takich late cameras się pojawia, to prośba o szybki kontakt, bo za chwilę już przynajmniej nie będzie można brać w tych zajęciach udziału osobiście. Praca, bardzo dziękuję za wsparcie kanału z całego świata i z całej. Polski to wsparcie całego zespołu, który ten podcast dla Państwa codziennie przygotowuje, to także myślę, że wsparcie idei niepodległości umysłowej polskiej, która w XXI wieku będzie bardzo ważna, żeby właśnie spoglądać szeroko, spoglądać z różnych perspektyw. Ci z Państwa, którzy poświęcają własny czas na to, żeby tak właśnie patrzeć, no myślę, że będą tą perspektywę w XXI wieku mieli inną, a ci, którzy wspierają, no to wszyscy im za to dziękujemy. Tym, którzy wspierają na YouTubie poprzez przycisk na Patronite czy poprzez tradycyjne przelewy? Ja też jestem Państwu bardzo wdzięczny, że poświęcacie te kilkanaście czy, czy, czy kilkadziesiąt sekund, czasami może nawet dwie minuty, żeby te przelewy zaaranżować. Ja wiem, że jesteście zabiegani i taka decyzja zawsze przychodzi z wielkim trudem. Dlatego jesteśmy Wam bardzo wdzięczni, bo to zwiększa nasze pole manewru i ten kanał nie mógłby się rozwijać bez Waszego wsparcia. A rozwija się już no, od kilkuset dni, a na pewno od 330 dni, bo dzisiaj 330 dzień wojny na Ukrainie. 330 dzień z rzędu, kiedy nagrywam dla Państwa jakiś materiał i tutaj go publikuję. Więc zapraszam już na kolejną wizytę na cyfrowej siczy. Zapraszam do świata banału, z dala od powagi świata mainstreamu i realu. Zapraszam na geopolityczny stand-up. A dzisiaj, no, wiele niezwykle interesujących rzeczy, bardzo ciekawe rozgrywki. Cała seria takich, powiedziałbym, mini game changerów. Więc już zaczynajmy w trzeciej minucie, 15 sekundzie. No i proszę Państwa, krytykowane ze wszystkich stron właściwie świata zachodniego, Niemcy nie są już uzależnione od rosyjskiego import, importu energii. Tak powiedział minister finansów tego kraju w rozmowie z BBC. Niemcy po roku, niczym taki wzorowy uczeń, oddaje oddają kartkówkę przed czasem i pokazują, że oni już to, uzależnienie, to z tego uzależnienia od rosyjskiego e, importu energii się wycofali. Tak? I Christian Lindner powiedział, że e, e, czyli minister finansów Niemiec, że Niemcy całkowicie zdywersyfikowały swoją infrastrukturę energetyczną od e, 330, przez 330 dni, czyli od inwazji Rosji na Ukrainę w zeszłym roku. I to taki pierwszy, można powiedzieć, mini game changer, chociaż w drugiej części komentarza będziemy mówili o tym, jak ogromny Ogromna presja wywierana jest teraz na Niemcy, które no z jakichś powodów nie chcą jednak wysłać tych leopardów na Ukrainę i mają tutaj troszeczkę stanowisko inne niż niektóre kraje szeroko pojętej społeczności euroatlantyckiej. A tymczasem Korea Południowa i Iran, proszę Państwa, wyzwały swoich ambasadorów, i to sygnał, że ta globalna, proszę państwa, ekspansja Korei Południowej, o której wczoraj mówiliśmy w grze Imperium, przedstawiając Koreę jako taką wschodzącą, Gwiazdę światowej gospodarki, ta globalna ekspansja napotyka na trudności. Może nie w Polsce, w Polsce to wszystko idzie pełną parą, ale w Iranie, ale przepraszam, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich już z, powstały pewne problemy, bowiem tam prezydent Korei, właśnie Jun Suk Yeol, wypowiedział się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, czy określił Iran jako zagrożenie dla Zjednoczonych Emiratów, porównywalne do zagrożenia stwarzanego przez Koreę Północną dla Korei Południowej. No i to porównanie nie spodobało się Teheranowi, który wezwał ambasadora Korei Południowej, to samo uczynił Seul wobec Teheranu, więc trwają rozmowy na szczeblu kierownictwa resortów minister, ministrów, na szczeblu kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych i ambasadorów tych krajów, co pokazuje, że wchodzenie no, w tą globalną rozgrywkę wiąże się z pewnymi trudnościami także dla. Korei Południowej. No i proszę Państwa, żegnamy Jacindę Arden, czyli Premierkę Nowej Zelandii, która często pojawiała się na tym podcaście. Nowa Zelandia prowadziła no, taką um, ciekawą e, politykę, politykę zbliżenia handlowego czy gospodarczego z Chinami. To pomimo pandemii i to pomimo tego, że Australia szła zupełnie inną drogą, e, więc często o tym tutaj wspominaliśmy. Dużo się działo też na Wyspach Pacyfiku e, i tutaj stanowisko Nowej. Nowej Zelandii bo często przytaczane i pojawiała się często premierka właśnie tego kraju, Jacinda Arden, ale rezygnuje ona ze stanowiska premiera Nowej Zelandii przed tegorocznymi wyborami. Mówią, że jest, że jest już wypalona. Enough in the tank, czyli już mam nie wiem, jakby to przetłumaczyć, takie slangowe chyba, jakieś określenie angielskie, no. <laughs> no przetłumaczmy to, że jest wypalona, by przewodzić. Ta informacja pojawia się, gdy sondaże wskazują, że jej partia pracy stoi przed trudną drogą do reelekcji w jesiennych wyborach, które odbędą się 14 października. Ona wygrała pandemiczne wybory. To nie było takie proste. No zobaczymy, jak będzie teraz. I rezygnacja właśnie, która staje się chyba 7 Lutego oficjalnie Arden ustąpi ze stanowiska premiera Nowej Zelandii, a tymczasem, proszę Państwa, Davos, Davos a tam chiński wicepremier Liu He, który obiecuje, że Chiny wracają i będą dalej się otwierać i wspierać prywatny biznes, czyli mówię coś zupełnie innego, jednak niż w październiku na 20. kongresie partyjnym zapowiadał jego szkolny kolega, no a e, teraz przewodniczący HRL Sidzin Ping. E, Liu He, wysłannik właśnie Xi Jinpinga na forum w Davos spotkał się ze swoją, można powiedzieć, amerykańską odpowiedniczką, sekretarz skarbu Janet Gelen. No i Janet Gelen zobowiązała się do podjęcia wysiłków na rzecz, jak to określono, zarządzania różnicami i zapobiegania przekształcenia się konkurencji w coś bliskiego konfliktu, czyli będą rywalizować jak sportowcy no, nie wiem, może w lekkiej atletyce, w takich sportach bezkontaktowych, to nie będzie, to nie będzie przynajmniej tak mówi pani Janet Jelen, coś, co przerodzi się w coś bliskiego konfliktu, takiego rozumiem, kontaktowego. Pierwsze bezpośrednie spotkanie Jelen z wicepremierem Liow w Curychu to najwyższy rangą kontakt między obydwoma krajami od czasu spotkania prezydentów obu krajów w zeszłym roku. Czołowi chińscy dyplomaci, dalej rozgrywki dyplomatyczne wzywają kraje Unii Europejskiej, kraje azjatyckie do zniesienia ograniczeń w podróżowaniu, więc cały czas ta debata jak zachować się wobec tych chińskich turystów, którzy po prostu nagle zaczęli wyjeżdżać poza granicę od 8 stycznia, to się dzieje przypominam, wysłannik Chin do Unii Europejskiej, czy przedstawiciel Chin w Unii Europejskiej zwracał się do liderów branży o wypowiedzenie się przeciwko niesprzyjającym czynnikom utrudniającym ożywienie turystyki. Kogo Chiny chwalą? Kogo chwali Pekin najbardziej? Najbardziej chwali Tajlandię i Malezję za to, że przyjmują chińskich podróżnych i żadnych restrykcji nie wprowadzają. I proszę Państwa, jeżeli jesteśmy teraz na szczytach władzy w Chinach, to Hu Chunhua no nie dołączył do najwyższego, dołączył, nie dołączył do biura politycznego, tego całego komitetu biura Politycznego, czyli tego tej siódemki najważniejszych osób w kraju, ale dołącza do najważniejszego organu doradczego yy, yy, Chin. Yy i od, ma odejść jako wicepremier, ustąpi jako, jako wicepremier, ale wejdzie w skład tego organu doradczego. Został pominięty w biurze politycznym w październiku, ale ma zacząć pełnić jakąś rolę na marcowym posiedzeniu. Był realizator, real, lojalnym realizatorem projektu walki z ubóstwem Xi Jinping, ale nigdy nie był uważany za członka wewnętrznego kręgu prezydenta. No zobaczymy, kto zostanie premierem Chin, ale ta za decyzja zapadnie w marcu, czyli już yy, niedługo. Nie wiadomo, czy te tutaj yy, właśnie yy, posunięcia decyzje personalne są jakby częścią, elementem tej rozgrywki przed tą decyzją marcową o tym, kto zostanie premierem Chin. A tymczasem wreszcie gospodarka Chin wróci na właściwe tory pomimo niskiego wzrostu. To obiecuje już wspomniany wcześniej wicepremier Liu He w Davos na Światowym Forum Ekonomicznym mówił, że kraj wraca do normalności szybciej niż by tego oczekiwano po podniesieniu polityki zero COVID. A więc tryska optymizmem, proszę Państwa. Taką Taki sygnał wysyła do inwestorów finansów globalnego kapitału właśnie w Davos. Planowane jest i w specjalnym przemówieniu wygłoszonym na forum ekonomicznym wielokrotnie wzywał kraje do poprawy stosunków dyplomatycznych, aby stanowczo strzec spokoju na świecie. Powiedział, że konieczne jest, aby Chiny otworzyły się na świat zgodnie z hasłem współpraca w podzielonym świecie. Dodał, że Pekin sprzeciwia się unilateralizmowi i protekcjonizmowi. No takie to rozgrywki dyplomatyczne właśnie. W których szczególnie wydaje mi się, że w chińskich przemówieniach nieprzypadkowo bardzo często pada słowo pokój, harmonia, właśnie współpraca. I tak też było w przemówieniu Liuchę w Davos. E, widzimy, jak rynki i decydenci przeglądają odczyty, ponieważ wszystko, wszystkie oczy są zwrócone na siłę i trwałość ożywienia Chin po COVID, gdzie ponownie następuje otwarcie szybciej i wcześniej, podobnie jak ożywienie. Tak stwierdzili ekonomiści z City e, w banków we wtorkowym. Raporcie, a tymczasem ruch węża w wykonaniu Arabii Saudyjskiej, której to minister finansów powiedział w Davos, że Chiny są bardzo ważne dla Arabii Saudyjskiej i są jej największym partnerem handlowym, ale, ale, ale Stany Zjednoczone także są bardzo ważnym i strategicznym partnerem. I naszym celem jest tak naprawdę pokonanie przepaści. Naszym celem jest bycie siłą komunikacji i zachęcamy do komunikacji, czy to w Chinach, czy to w USA, czy w innych regionach świata, powiedział Mohamed Al. Jada, Jadan przemawiając na Światowym Forum Ekonomicznym w Dawos. No i proszę Państwa, to co jeszcze zauważyliśmy w Dawos, o czym mówiliśmy w czasie ostatniej Gry Imperiów, to odważne deklaracje Europy, Unii Europejskiej czyli nas rozumiem reprezentowanych przez Ursulę von der Leyen, no i Chin w, w próbach wzmocnienia ich pozycji na świecie um, Unia Europejska um, zapowiada, tak jakby grozi, grozi, że nie zareaguje na Amerykańską ustawę o redukcji inflacji, Inflation Reduction Act, e, i przeciwstawi się, twierdzą, że to jest zmiana reguł gry przez amerykańską ustawę, przez amerykańską administrację. E, no i szefowa właśnie Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że Unia. Europejska, czyli my, jak rozumiem, zmobilizuje środki państwowe i Fundusz Suwerenności, aby powstrzymać firmy przed przenoszeniem się do Stanów Zjednoczonych, więc my walczymy o KPO, czy nasz rząd walczy o KPO, a my jako Unia walczymy z Inflation Reduction Act, no, więc sporo się, tutaj, sporo się tutaj dzieje. No i także, Państwa, Stany Zjednoczone, one nie mogły się nie wypowiedzieć na forum w Davos, Wypowiedział się dyrektor FBI Christopher Ray, który powiedział w czwartek, że jest głęboko zaniepokojony programem sztucznej inteligencji chińskiego rządu. Zapewniając, że nie jest on ograniczony przez rządy prawa. Czyli gdyby był na przykład w Polsce, to byłby ograniczony przez rządy prawa. No, no. Nie wiem, no na Węgrzech może, ale, to, to w, no, ale w każdym w jakimś kraju europejskim to byłby ograniczony przez rządy prawa, natomiast w Chinach nie jest. I przemawiałem podczas sesji panelowej właśnie w Davos. Powiedział, że ambicje Pekinu w zakresie sztucznej inteligencji zostały zbudowane na szczycie ogromnych pokładów własności intelektualnej i wrażliwych danych, które zostały skradzione przez lata. I powiedział, że także pozostawione bez kontroli. Chiny mogą wykorzystać postępy sztucznej inteligencji do dalszych operacji hakerskich, kradzieży własności intelektualnej i represji dysydentów wewnątrz kraju i poza nim. To jest coś, co nas głęboko niepokoi i myślę, że wszyscy tutaj powinniśmy być głęboko zaniepokojeni. No i zobaczymy teraz, czy niepokój Ursuli von der Leyen będzie większy z powodu Inflation Reduction Act czy z powodu sztuczny, rozwoju sztucznej inteligencji w Chinach. Tu będą decydować właśnie te kwestie, co, co kto i kim, kto, kto, co, czym i kto się zaniepokoi bardziej albo najbardziej. No, zaniepokojeni są, proszę państwa, światowi bogacze, milionerzy. Do tego stopnia są zaniepokojeni ci miliarderzy i milionerzy, że skierowali list otwarty do uczestników Światowego Forum ekonomicznego w szwajcarskim Davos. ich sensacja, państwa domagają się podwyżki podatków dla najbogatszych. Obecny system podatkowy jest niesprawiedliwy. Opodatkujcie nas, błagają ci milionerzy i miliarderzy, zwiększcie opodatkowanie tak dalej być nie może. No trzeba przyznać, że zaskakująca propozycja z reguły to, nie wiem, jakaś taka właśnie globalna młodzież w stylu. G Grety Thunberg, gdyby taki list skierowała, chociaż o, o, Greta Thunberg akurat zajmuje się klimatem, ale no to nie byłoby za zaskoczeniem. Natomiast tutaj miliarderzy i milionerzy sami błagają po prostu tych ludzi, którzy są w Davos, wielu wpływowych polityków, także domagając się właśnie zwiększenia opodatkowania. No właśnie, proszę nie wiem, czy przedstawicie klasy średniej, no ci już ledwo zipią w, w świecie XXI wieku. Oni chyba takiego listu by nie napisali. Wręcz może tutaj jakaś jest y, możliwość współpracy między klasą średnią a miliarderami, żeby tamci zgodzili się na większe opodatkowanie, a ulżyć trochę tym tym z tej, tej, tym tej, tej, tej właśnie klasie średniej. No ale zobaczymy, obserwujmy to, bo to będzie ciekawa debata, dyskusja w XXI wieku. A tymczasem równie interesujące posunięcie rządu kazachskiego, proszę państwa, który nie będzie już zezwalał obywatelom Rosji na pobyt w swoim kraju na czas nieokreślony tak jak było to do tej pory i wprowadza tak zwane wizy trzy No W pierwszej chwili pomyślałem, że to znowu krnąbny i nieposłuszny Kazachstan um, zaczyna utrudniać, znowu um, jakby um, robić podgórkę trochę, jak to mówimy. Zaczyna być właśnie nieposłuszny wobec Federacji Rosyjskiej, ale po chwili namysłu stwierdziłem, że może nawet i to jest chyba korzystne dla Federacji Rosyjskiej, bo dużo ludzi uciekało być może już przed mobilizacją do Kazachstanu, gdzie łatwo się dogadać po rosyjsku, gdzie można jakoś funkcjonować i Kazachstan był otwarty, tych ludzi przejmował. Z drugiej strony lekceważony w Polsce Kazachstan, bo uważamy, że to tacy sam gdzieś tam w Azji Centralnej to mieszkają ludzie niepoważni, dojrzali, nie to co my, no przedstawiciele tutaj niezwykle rozwiniętej kultury politycznej, ale Kazachstan jest krajem bardzo sprytnym i kiedy się zorientował, że tych ludzi jest za dużo, znaczy zarabiał na tym, że tam był ruch, że ci ludzie przyjechali, gospodarka kalaska na tym dużo zarobiła, że pojawili się ci nowi ludzie z jakimiś pieniędzmi, coś się zaczęło dziać. Ale teraz Kazachstan stwierdził, że już poz, trzeba postawić temu tamę, bo tych Rosjan za chwilę będzie za dużo. Za chwilę nie zapanujemy nad tym. No i postanowił zacząć to regulować w sposób bardziej restrykcyjny. No ciekawa sprawa, warto się temu e, bliżej e, przyjrzeć. Myślę, że Kazachstan tutaj chyba nie próbował tego rozgrywać, czy on się opowiada teraz po stronie Rosji, czy przeciwko Rosji. Po prostu opowiedział się po stronie Kazachstanu, na której stwierdził, że teraz już dalszy napływ tej ludności jest na niekorzyść. Tego kraju, a tymczasem Departament Obrony Stanów Zjednoczonych zwrócił się do swoich sił stacjonujących w Korei Południowej o dostarczenie sprzętu, który pomoże Ukrainie w odparciu inwazji z Rosji. O tym poinformowała armia USA, jednak dodając, że posunięcie to ma zerowy wpływ, e, e, nie wiem, zero influence, zerowy wpływ na jej operację w tym azjatyckim kraju. No ale proszę Państwa, to już jest dosyć ciekawa sprawa, jeżeli Amerykanie sięgają, po swoje rezerwy, gdzieś tam po swoje zasoby na Półwyspie Koreańskim, żeby to przerzucać na Ukrainę. No tam podobno te rezerwy na Półwyspie Koreańskim są ogromne, no ale to jest jednak taki mini game, mini game changer, że, się, że sięgamy już po, czy w, w, z punktu widzenia że Zjednoczonych sięgają po rezerwy gdzieś tam w różnych innych częściach świata, właśnie z Azji i przerzucają je na Ukrainę. Nie wiem, co to może oznaczać i co Państwo uważacie. Ja teraz to, co uważa Korea Północna. No ona nakreśla, tak zwany parlament, zgromadzenie w Korei Północnej nakreśla plany normalizacji produkcji przemysłowej, osiągnięcia celów gospodarczych w tym roku, pomimo najgorszego w historii wstrząsu związanego z pandemią koronawirusa. O tym poinformowały w czwartek północno-koreańskie państwowe media. A tymczasem Tajemnicza sprawa, że Państwa, z jakichś powodów zbroi się Australia i teraz zapowiedziała, że kupi 40 śmigłowców wojskowych Black Hawk od USA za 2,8 oraz i 1,9, prawie 2, ,2 miliardy dolarów, finalizując sprzedaż zatwierdzoną przez Departament Stanów w sierpniu ubiegłego roku. No tak mnie zastanawia, gdzie chce jakby... Używać tych śmigłowców Australia? Czy, czy obawia się ataku? Jeżeli tak, to kto ma ją zaatakować? Czy Chiny zaatakują Australię? Podpłyną gdzieś tam pod Darwin i będą atakować, i trzeba będzie się bronić tymiśmy głosami, Czy Australia może chce gdzieś uczestniczyć w jakichś operacjach wojskowych, z dala od swoich granic, może na Ukrainie, albo w um, albo na Morzu Południowochińskim? No, tak się zastanawiam. Będę próbował rozwikłać tą zagadkę, bo będę rozmawiał z Australijczykami. Jestem ciekaw, dlaczego tyle inwestują w uzbrojenie. Podczas gdy, jeżeli się obawiają Chin, to tutaj są kwestie handlowe i dyplomatyczne. Te helikoptery im się nie przydadzą do tych wojen dyplomatyczno-handlowych. No, ale, ale to, to jest tylko tak, to co mi się wydaje. No, może Australijczycy to wyjaśnią. A ten rzecz istotna, też rzecz istotna, i to akurat blisko granic polskiej. litewska firma technologiczna. Teltonika. Teltonika, pewnie znana ludziom z branży, ogłosiła, że zamierza rozpocząć produkcję półprzewodników w 2027 roku przy użyciu tajwańskich technologii. Litwa ma ambicje stać się głównym światowym graczem w tym sektorze. Tutaj, już na Twitterze, wiele osób wyjaśniało, że to nie jest jakaś skomplikowana technologia. No, ale z drugiej strony też niektórzy mówili o tym, bo ja się na tym nie znam, to od razu powiem. Nie jestem inżynierem od półprzewodników. Niektórzy mówili, że Litwa znowu też wykorzystała jakiś moment na to, kiedy teraz. Ta produkcja wychodzi z Tajwanu. I część ma trafić właśnie na Litwę, która ma ambicje właśnie stać się jednym ze światowych, graczów, graczy, ze światowych najważniejszych graczy w tym sektorze. No a teraz przechodzimy na kontynent. Tam chiński Hyperloop kończy pierwsze testy, posuwając się naprzód w wyścigu ultraszybki transport lądowy. Testowana kapsuła porusza się już obecnie z prędkością 50 km na godzinę przez rurę próżniową w chińskim zakładzie, aby sprawdzić krytyczne komponenty i przygotować się do przyszłych eksperymentów projektu ma na celu opracowanie pociągów Maglev, to taki, który z prędkością 431 km na godzinę jedzie z lotniska w Szanghaju do, na, na przedmieścia i one mogłyby przewozić teraz pasażerów z prędkością już 1000 kilometrów lub większą. No Gdyby Chiny tego maglewa opracowały i on wyszedłby z, tej, z tego tunelu próżniowego, w którym teraz porusza się z prędkością 50 km na godzinę i zaczął śmigać 1000 kilometrów na godzinę, to byłaby rewolucja, sądzę, taka technologiczna, no ale zobaczymy, zobaczymy, jak ten projekt będzie się, jak ten projekt się potoczy. Ale kolejny taki mini game changer i to już nie zapowiedź, tylko to, już już to, co się naprawdę stało, czy zaczyna dziać, to chiński samolot C-919 który może przełamać duopol Airbusa i Boeinga odważnym krokiem, zmierzał odważnym krokiem na rynki zagraniczne. Wąsko kadłubowy odrzutowiec pasażerski C919 chińskiej produkcji został dostarczony do China Eastern Airlines w grudniu po ponad 14 lat, latach prac rozwojowych. No myślę, że w Polsce to nikt by nie dał nikomu 14 lat na rozwój jakiegokolwiek projektu. Został zbudowany, aby konkurować z Boeingiem 737 i Airbusem A320 a raport Mercator Institute for China Studies, czyli berlińskiego think tanku, sugeruje, że może się on cieszyć zainteresowaniem także za granicą. No ja myślę, że tradycyjnie w krajach globalnego południa już one chętnie te samoloty pewnie by, pewnie by kupowały. Pewnie jeszcze dodatkowo będą, będą tańsze, no to też pewnie będzie miało znaczenie. Chiński państwowy gigant lotniczy China Aerospace Science and Technology Corporation. Opublikował coroczną niebieską księgę, w której planuje 70 startów w celu wysłania 200 statków kosmicznych kosmos w tym roku, w porównaniu z rekordem wynoszącym ponad 50 takich startów w 2022 roku. O tym informują oficjalnie chińskie media, a z kolei międzynarodowe media e, mówią o tym, że inwazja kontynentu na Tajwan jest obecnie bardziej prawdopodobna, a jej datą jest 2027 rok. Przytaczając wypowiedź szefa tajwańskiej dyplomacji Josepha Wu, dla Sky News, czyli Tajwan twierdzi, że ta inwazja teraz jest, bardziej, jest coraz bardziej prawdopodobna. No to oczywiście tak jak i Ukraina, tak samo i Tajwan no musi skupiać uwagę w społeczności międzynarodowej, aby nie zostać wyizolowanym. Jak mówił przywódca HRL Xi Jinping będzie starał się, czy to mówi szef tajwańskiej dyplomacji, będzie starał się o przedłużenie swojej władzy i może zaatakować wyspę, by zostawić po sobie trwałe dziedzictwo. No, tylko, a jak się nie uda ta inwazja, to co wtedy? To Będzie to słabe to dziedzictwo. Jeszcze nie wiadomo, co, jak, jakie dziedzictwo dostaje Władimir Putin, no, ale na razie chyba ta specjalna operacja na Ukrainie niespecjalnie zachęca. No ale pozostajmy na wyspie, pozostajmy na Tajwanie. Szef tajwańskiej partii rządzącej, Lai ching Te, który określił się jako proniepodległościowiec, poprzysiąg stać na straży demokracji wyspy w obliżu autorytarnych rządów na kontynencie i kontynuować politykę, która definiuje stosunki z Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Tajwan będzie no, wpisywał się w tą opowieść o walce demokracji z autorytaryzmami i, i, i traktował tę sprawę nie tylko jako spór między obydwoma stronami ciśniny tajwańskiej, ale jako spór demokracji z autorytaryzmami. No, zobaczymy, czy niektóre państwa europejskie też będą tak to trakt ten spór traktować. Niekoniecznie tak, mam wrażenie, czasami traktują spór Rosji i Ukrainy, ale zobaczymy, czy. Takie czy inne podejście będzie obowiązywać w krajach Azji Wschodniej. W Chinach, tymczasem kontynentalnych, minął szczytowy okres COVID-19, jeśli chodzi o liczbę pacjentów w klinikach i na oddziałach intensywnej opieki, oświadczyła Państwowa Komisja Zdrowia. Władze obawiają się jednak fali infekcji na terenach wiejskich w związku ze świętym. Wiosny przewodniczący Chin Xi Jinping wyraził obawy, że trwające masowe podróże z okazji Chińskiego Nowego Roku wywołują falę COVID-19 na wsiach, gdzie służba zdrowia jest mniej rozwinięta niż w dużych miastach. No mi się wydawało, że przewodniczący HRL Xi Jinping ogłosił statykę zero COVID i że będziemy się jej trzymać. No ale teraz uległ jakby namową doradców i bardzo się martwi tym, że ta fala teraz dotrze do, do wś, na wieś, gdzie wszyscy przyjadą na chiński. No, Nowy roki i będą pewnie infekcje na wsiach. No, zobaczymy. Chiny całkowicie zmieniły podejście i całkowicie zmieniły strategię, czyli nabywanie stadnej odporności w miastach już się kończy, no a teraz będzie dokonywać się na obszarach wiejskich. No i spodziewany boom w chińskiej turystyce w Azji podczas tego święta nowego roku wydaje się być raczej chwilowy. Dlatego, proszę Państwa, że z reguły Chin, no, miliony Chin wyruszają. W czasie miliony Chińczyków wyruszają w podróż do domu, ale także niektórzy wyjeżdżają na urlop w tym czasie. A teraz zdecydowali się pozostać w Chinach i nigdzie się nie wybierają. Co doprowadzi do rozczarowania wielu firm, które miały nadzieję, że po tym, kiedy pandemia dobiegnie końca, liczba rezerwacji podróży zagranicznych gwałtownie wzrośnie. No, ale. Ale na razie tak się przynajmniej nie stało. Zobaczymy, co będzie po nowym roku. No i proszę Państwa. Za to cieszą się chińskie dzieci, które będą mogły podgrać o godzinę dłużej każdego dnia świąt. To już obiecały im chińskie władze, które starają się kontrolować czas, proszę Państwa, spędzony online na grach różnego rodzaju. W 2019 roku władze ograniczyły nieletnich do grania 90 minut dziennie w dni i zakazały im grania między 22 a 8 rano, a w 2021 roku jeszcze zaostrzono te regulacje. Te, jeszcze zaostrzono te ograniczenia i nieletni mogą grać w gry online tylko przez godzinę dziennie, proszę Państwa, i tylko w piątki, weekendy i święta. No a teraz, a teraz będą mogli pograć bo dzieciaki będą mogły pograć o godzinę więcej każdego dnia świąt. No, takie to metody wychowawcze w Chinach. No może rodzice będą mieli więcej czasu dla siebie, jak tą dodatkową godzinę dzieci pograją. Ja znam takich rodziców, którzy lubią, jak dzieci przez cały czas grają i wtedy jest w ogóle spokój. No ale to już zostawmy, bo to są pewne różnice w systemów społecznych i wychowawczych. Tymczasem rząd Indii również, państwa, atakuje Big Tech, nie pozwoli platformom społecznościowym na udostępnianie jakichkolwiek informacji, które uzna za fałszywe zgodnie z projektem propozycji Krajowych Przepisów IT o w tym tygodniu. Jest to najnowszy i jeden z wielu środków, jeden z wielu kroków podjętych przez, wykonanych przez premiera, przez rząd premiera Narendry Modiego, które są postrzegane jako próby ograniczania działań big techów. No i teraz mała niespodzianka, proszę Państwa, okazuje się, że Iran, który sprzedaje drony do Rosji, nawet tam się pojawili jacyś instruktorzy z Iranu, teraz mówi, że opowiadamy się za poszanowaniem integralności terytorialnej państw i przestrzeganiem prawa międzynarodowego, dlatego nie Niezależnie od doskonałych, doskonałych tutaj warte podkreślać, relacji Teheranu z Moskwą nie uznajemy ani aneksji Krymu przez Rosję, ani zagarnięcia przez ten kraj innych ukraińskich terytoriów, oświadczył w czwartek szef MSZ Iranu Hossein Amir Abdullahian występując przeciwko tej wojnie i deportacją ludności cywilnej na Ukrainie, bo wojna nie jest rozwiązaniem, powiedział minister w rozmowie z tureckim publicznym nadawcą TRT World. Jak podkreślił władze w Teheranie od samego początku, opowiadały się za poszukiwaniem rozwiązań dyplomatycznych i podejmowały wysiłki, by skłonić Ukrainę i Rosję do negocjacji na szczeblu prezydentów lub szefów MSZ. No ciekawe zagranie Iranu, który, przed, który idzie w stronę takiego właśnie gołąbka pokoju teraz i no, ciekawa, ciekawy ruch, ciekaw jestem z czego to tak na dobrą sprawę może, może wynikać, no ale może Państwo macie jakieś opinie. Tysiące protestujących, proszę Państwa, zalało w czwartek stolicę Peru. I starło się z policją wśród gazu łzawiącego i dymu, żądając odwołania prezydenta Dina Bolarte. Wielu z nich pochodziło z odległych regionów Andów, gdzie 55 osób już zginęło w wyniku niepokojów od czasów, gdy pierwszy prezydent Peru, pochodzący z terenów wiejskich, został usunięty z urzędu w zeszłym miesiącu. Czyli nie tylko Brazylia, ale również i w Peru, proszę Państwa, jest problem z uznaniem wyników wyborów, jest napięcie, którego nie rozwiązuje do końca. Znaczy nie, no, w Brazylii się już uspokoiło, no ale w, w, zobaczmy co w Peru. W trakcie protestów doszło do najgorszych aktów przemocy politycznej od ponad dwóch dekad, które udy, uwydatniły głębokie podziały między miejską elitą kraju, skupioną głównie w Limie, a biednymi obszarami wiejskimi. Simon Bolivar się tym przejmował strasznie, jak już dokonała się ta rewolucja, którą on poprowadził, że to może być strasznie. Strasznie to może wyglądać w Ameryce Łacińskiej, że tam są po prostu skupiska tych elit, które wyglądają, zachowują się, mają zupełnie inną kulturę niż cała reszta kraju i z którym być może w ogóle nie znajdą porozumienia. No i to wygląda na to, że coś podobnego być może teraz dzieje się w Peru, może będzie się działo w innych krajach Ameryki Łacińskiej. Były prezydent Eduardo Castillo przebywa w areszcie i oczekuje się, że będzie sądzony za bunt, odkąd został usunięty z urzędu, czyli przeprowadzono imp impeachment po nieudanej próbie rozwiązania kongresu. No i teraz profesor, w 31 minucie drugiej sekundzie przechodzimy do bliskiego otoczenia międzynarodowego Polski, dość Sporo tych wydarzeń międzynarodowych. Grupa krajów europejskich pracuje nad stworzeniem koalicji, która wywarłaby nacisk na Berlin, aby pozwolić. Im wysłać czołgi niemieckiej produkcji na Ukrainę, w na Ukra żeby się znalazły na Ukrainie. Kanclerz Niemiec rozmawiał już na ten temat w Davos z amerykańskimi kongresmenami i naciskał, by to USA pierwsze wysłały swoje pojazdy Ukraińcom. Czyli strategia Niemiec jest taka: wyślemy, ale wy najpierw wyślijcie. Nie to wy wyślijcie, nie to wy i taka teraz jest e, rozgrywka. Tam zdaje się, chyba chodzi o to, żeby Amerykanie wysłali Abramsy. Chyba taki jest warunek e, Niemiec. E, e, no ale proszę Państwa, ta medialna machina się rozkręca. Niemcy są pod presją. Pokazują, że szybko rozwiązaliśmy kartkówkę. W 330 dni pozbyliśmy się rosyjskiego gazu, energii, już nie jesteśmy zależni, ale Zachód patrzy na Niemcy z rosnącym niezrozumieniem, jak pisze Onet. Kanclerz by nie chciał, który nie chciałaby Niemcy dostarczały broń w pojedynkę, wkrótce może zostać całkiem odosobniony wśród krajów Europy. Tak wstrzymywanie przez Olafa Scholza dostaw czołgów Leopard na Ukrainę komentuje dziennik Berliner Morgenpost. Czyli nawet same media niemieckie zaczynają wywierać presję na kanclerza. A Forzheimer Zeitung podkreśla, że Scholz ryzykuje rozłamem w NATO. USA stopniowo przesuwają czerwone linie dla dostaw broni, bardzo ostrożnie ważąc ryzyko. Czołgi podstawowe dla Ukrainy również były przez długi czas tematem tabu po obu stronach Atlantyku, z obawy przed zbytnim zaangażowaniem się w wojnę. Zauważa Berlinen Morgenpost. Post. No, może to takie będą, proszę Państwa, rozmowy w obozie krajów zachodnich, właśnie między liderami świata zachodniego, jakie powinno być tempo tych wysiłek. A, tych wysyłek, przepraszam, a tu cały świat obserwuje, jak Niemcy ociągają się z pomocą w Ukrainie. Teraz już nie ONET, ale TVP Info pisze to samo o Niemczech, że Niemcy ociągają się z pomocą w Ukrainie. Wielu polityków w Berlinie wciąż chce powrotu do rozmów z Rosją. Twierdzi to TVP Info i cytuje generała Bena Hodgesa, emerytowanego dowódcę wojsk lądowych USA w Europie, czy byłego dowódcę wojsk lądowych w Europie, który ocenia, że jeśli Niemcy nie zmienią swojej postawy i wizerunek na arenie między Narodowej zostanie pogrążony. No, proszę Państwa, to są kraje, które się bardzo wizerunkiem przejmują, no ale mam wrażenie, że są takie, które mniej. No, ale w każdym razie tutaj jest groźba. Pogrożenia tego wizerunku niemieckiego na arenie międzynarodowej, tak mówi Ben Hodges. Były dowódca amerykańskich wojsk w Europie, zaznacza też, że jeżeli Niemcy nie wystąpią w wyraźny i zdecydowany sposób, aby zrobić wszystko, co w ich mocy, by Rosja nie wygrała, zagrozi im to utratą ciężko wypracowanej pozycji autorytetu moralnego. No, ja myślałem, że, że, to już, że to już nie ma tego autorytetu moralnego. A tu okazuje się, że cały czas jest i jeszcze jeszcze jest i mogą go stracić. Czyli jeszcze mają coś do stracenia, bo niektórzy już twierdzą, że to już nie ma autorytetu moralnego, ale w zdaniem Benachoczesa jeszcze jest. I, I jeszcze można go stracić. Jeszcze można go stracić. Ale Ukraina domaga się nie tylko od Niemiec pomocy czy przekazania broni, ale także od Szwecji. A od Szwecji konkretnie przekazania systemów Archer. Premier Szwecji zapowiedział, że tak się najprawdopodobniej stanie. Rosja prawdopodobnie rozważa rozmieszczenie na Ukrainie niewielkiej liczby swoich nowych czołgów bojowych T14 Armata. Tak czytamy. W, nie wiem, czy tak powiedział premier Szwecji. T14 Armata. Nie wiem, czy to się tak może T14 czy coś takiego, czytamy w najnowszym raporcie brytyjskiego Ministerstwa Obrony. Jeśli Rosja rozmieści T14, prawdopodobnie głównie w celach propagandowych, przekonują komentatorzy i analitycy, dodają, że wyprodukowano prawdopodobnie około kilkudziesięciu sztuk T14, a i rosyjscy dowódcy raczej nie zaufają temu pojazdowi na polu walki. No i proszę Państwa, około teraz okazuje się, że około Milion osób, ponad milion osób, milion 120 tysięcy protestowało w czwartek przeciw reformie emerytalnej w całej Francji. Tak szacuje tamtejże MSW, związki zawodowe mówią, że to nawet było dwa miliony ludzi i zapowiadają kolejny strajk 31 stycznia. Rząd twierdzi, że nie ustąpi w tej sprawie projektu, na który od dawna naciska Emmanuel Macron. Centrale związkowo ogłosiły w czwartek po południu, że społeczna mobilizacja przeciw planom rządu była udana i przekroczyła ich oczekiwania. Demonstracje zorganizowano w ponad 200 miastach, a mieszkańcy Paryża odpowiedzieli na apel wszystkich dużych związków zawodowych. Prezydent Emmanuel Macron oświadczył jednak, że rząd będzie wdrażał reformę emerytalną, ale będzie ją wdrażał w duchu dialogu, choć z determinacją. Rząd podkreśla, że w kraju, który ma starzejące się społeczeństwo, jest to jedyny sposób uniknięcia zapaści systemu emerytalnego, ale związkowcy mu odpowiadają, że rozw z rozwiązaniem jest podniesienie podatków. No, <laughs> ciekawa sprawa, proszę Państwa. Kto za to będzie wszystko płacił? No to jest podstawowe pytanie, czy klasa średnia właśnie, czy te korporacje, które błagają właśnie w obradujących w Davos, żeby im podnieśli te podatki i czy starczy na, na te późniejsze emerytury? No, jeżeli już milion ludzi wychodzi na ulice, a Związki Zjednoczone myślą, że dwa, ale zaokrąglimy to do miliona. E, oficjalne dane to milion 120 tysięcy w 200 miastach. No to znaczy, że coś się zaczyna m, tak na dobrą sprawę dziać interesującego i zaczyna się negocjowanie tego, jak to ma wyglądać i czy ten stary system m, taki społeczny będzie do utrzymania. Bardzo taki, powiedziałbym, miłosierny y, 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 we Francji, no taki dający dużo ludziom. No, ale jak to, z czego to sfinansować? No, związki zatwierdzą z podniesienie podatków. No tylko teraz pytanie, jak powiedzieć, że podnosić podatek to kobu? Wszystko być może na nowo będzie się teraz układać. Bardzo ciekawe w tym sensie jest to, co dzieje się we Francji. No proszę Państwa, ciekawa sytuacja, bo Trwają działania dezinformacyjne przeciwko Polsce, tak napisał w czwartek na Twitterze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które monitorowało rosyjską aktywność informacyjną opartą na manipulacji, dezinformacji na temat polskiej polityki wschodniej od 9 do 18 stycznia, czyli przez 9 dni właśnie tego w tym miesiącu. W ocenie Centrum Rosyjskie na Nacje Manipulacyjne skupiały się na przekazie, że Polska narzuca NATO swoją koncepcję agresywnej polityki wobec Rosji, która jest sprzeczna z interesem Sojuszu, czyli rozumiem, że interes Sojuszu ma definiować. Teraz Rosja, ona mówić, co jest, co jest opłacalne dla NATO, a na pewno dla NATO nie jest korzystne, czy nie jest opłacalne agresywna polityka wobec Rosji, którą Polska narzuca. No szczególnie podam się to słowo "narzuca", że Polska coś narzuca NATO. No No państwa, nie wiem, no, fajnie jest poczytać tę rosyjską propagandę o Polska się tam robi jako niezwykle państwa niebezpieczne. Imperium środkowoeuropejskie, europejskie które jest niezwykle wpływowe na całym świecie, cały czas coś knuje, jest niezwykle wyrafinowane. To są jakieś piętrowe intrygi, bardzo groźne, bardzo niebezpieczne. Tak to wygląda z perspektywy właśnie propagandy. Propagandy rosyjskiej, która jak rozumiem i tak jest pewnie nakierunkowana głównie na użytek wewnętrzny rosyjski, ale jestem ciekaw, jaki ona skutek ewentualnie przynosi w krajach, na przykład chociażby Europy Zachodniej. I często ja mam wrażenie, że pokazuje się jako dzieci, jako ludzi nieodpowiedzialnych, właśnie takich niedojrzałych, będących jeszcze w przedszkolu gdzieś bo tutaj to, co tutaj no, pokazuje Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa, to jest powiedziałbym, że takie miłe dla nas, bo pokazuje, że jesteśmy strasznie poważnie, zwykle groźnym państwem, ale pytanie jest, czy Rosja w tej swojej narracji, to jest pytanie, to nie jest stwierdzenie, ja tego nie wiem, ja tego nie analizuję, ale czy nie pokazuje w krajach Europy Zachodniej, że Polska jest krajem niedojrzałym, niepoważnym i czy nie natrafia to tam na podatny grunt. No bo właśnie i teraz w tym momencie e, cytujemy wypowiedź austriackiego ministra spraw zagranicznych Alex Aleksandra Schallenberga, który zaapelował o zachowanie proporcji w reakcji na agresywną wojnę, która Rosja wytoczyła w Ukrainie i teraz właśnie ten polityk skrytykował Polskę za to. To może być zaskoczeniem z naszego punktu widzenia, że Polska nie pozwoliła przyjechać Siergiejowi Ławrowowi na posiedzenie OBWE w Warszawie, czyli zdaniem, właśnie tutaj, ministra spraw zagranicznych Austrii, pana Schallenberga, Polska jest takim trochę pieniaczem, które nie znajduje właściwych proporcji. Na słowa Schallenberga ostro zalagowała no nie tylko Polska, ale także, ale także Ukraina, no ale to, to jest ciekawy, powiedziałbym, głos. Z, z, od przedstawiciela Europy Zachodniej. I ciekawa jest proszę premier, kandydatura pre, pani premier Finlandii Sanny Marin, która no jak wiemy lubi imprezy. Były zdjęcia takie z tych imprez. I teraz frakcja europejskich socjaldemokratów, nie tylko fińskich podkreśla, ale to jest konsensus już pan europejski Wśród socjaldemokratów wszyscy chcą, żeby europejscy socjaldemokraci, żeby głównym kandydatem w wyborach na kolejnego przewodniczącego Komisji Europejskiej właśnie została pani Sanna Marin. O tym poinformował fiński dziennik Macedeun Telawaisus. Niewiele mi ta nazwa mówi. E, nie wiem, co to znaczy po fińsku. W każdym razie w Brukseli, jak podała gazeta, powołując się na źródła w Komisji Europejskiej, Marin jest postrzegana jako zjawiskowa oraz czysta, to znaczy nie uwikłana w korupcyjne skandale, super osobowość polityczna. Dobra, Państwa, no jeżeli cesarzem Europy można powiedzieć, że jedną z najważniejszych, to no może nie cesarzem czy cesarzową, bo przewodnicząca komisji czy przewodniczący komisji, no szef Komisji Europejskiej, no nie jest taką osobą, ale no, niezwykle wiele zależy od Komisji Europejskiej. No, jeżeli to ma być właśnie osobowość, czy też imprezowość ma, no oprócz oczywiście wielu innych zalet też pewnie pani pani premier ma o tym decydować, no to trochę może być ciężko w nadchodzących dekadach. W naszym, na naszym kontynencie. Frakcja socjaldemokratów, w obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego stanowi drugą co do wielkości grupę pochadeckiej Europejskiej Partii Ludowej, a kolejne wybory odbędą się w 2024 roku. Do 2034 roku mają powstać schrony dla około 730 tysięcy osób, tak podało radio ERR. Estońscy budowniczy oprą się na wzorach fińskich. Proszę Państwa, według ministra Estonia potrzebuje ogólnokrajowego planowania i finansowania tego przedsięwzięcia przez co najmniej 10 lat. Potrzebne są chrony, schrony chroniące ludność w razie ataku przed m.in. falą uderzeniową czy odłamkami. Powinny być tam generatory prądu, toalety, systemy wentylacji, dostęp do wody. I teraz w 41. minucie, 45. sekundzie przechodzimy na pola bitewne Ukrainy, gdzie trwa 330 dzień rosyjskiej inwazji na ten kraj. Z przykrością wysłuchuję tego typu głosów. Dla mnie jest to rozbijanie europejskiej jedności, którą my chcemy budować, powiedział prezydent Andrzej Duda, komentując wypowiedź szefa MSZ Austrii, którego tutaj cytowałem wcześniej. który według no, tych relacji medialnych miał apelować o złagodzenie europejskich restrykcji wobec e, e, Moskwy. A tymczasem Waszyngton ogłasza nowy pakiet pomocy wojskowej o wartości 2,5 miliarda dolarów, w ślad z którego wchodzi ponad. 550 pojazdów, 90 transporterów kołowych Striker, 59 bojowych pojazdów piechoty Bradley oraz system obrony Avenger. Jest to już 30. 30 już ogłoszony przez USA pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy od ubiegłorocznej napaści. Rosji. Łączna wartość obiecanego sprzętu to 26,7 miliarda dolarów. Rok po napaści Rosji na Ukrainę, Zachód w końcu mobilizuje się, budzi jej wsparcia na niespotykaną skalę. Czy jakieś 330 dni trwały te. No te tutaj zabiegi, te rozgrywki. Ostatni tydzień szefom obrony państwa na to upłynął na no względem decyzji, które mają zostać ogłoszone w piątek na szczycie Ramstein, a więc krzykuje się Wielki Game Changer, bo to e, tutaj będzie się decydować, e, co się tam wydarzy, jak wielkie będzie. Teraz to wsparcie, ile tej broni zostanie przesuniętej na Ukrainę, ale uwaga całego świata zwrócona jest na Niemcy, które znalazły się pod wielką presją, ponieważ to od ich zgody zależy, czy Ukraina dostanie czołgi Leopard. Przedstawiciele ukraińskiego rządu i wojsko od miesięcy apelują do zachodnich przywódców, by zgodzili się na przekazanie sprzętu wojskowego w większej ilości przed spodziewaną rosyjską wiosenną ofensywą. Ukraińcy jasno sprecyzowali swoje potrzeby: 300 nowoczesnych czołgów, kilkaset transporterów, Opancerzonych systemem artyleryjskiej obrony powietrznej, ten pakiet wsparcia, jak twierdzą eksperci, jest jednak absolutnym minimum. No i proszę Państwa ciekawe rzeczy w rosyjskich telewizjach. Były deputowany Borys Nadjeżdżyn, skrytykował rosyjskich polityków za jego zdaniem fatalny przebieg operacji specjalnej, jak jest w Rosji określona wojna na Ukrainie. I to nie pierwsze takie wystąpienie. Krzyczał w telewizji, że męstwo naszych żołnierzy oficerów nie usprawiedliwia tego, że operacja specjalna była katastrofalną pomyłką. Obecnie jesteśmy w beznadziejnym. Położeniu, które zaprowadzi nasz kraj w ślepy zaułek. No z jakichś powodów Rosjanie tolerują tego typu wypowiedzi w swojej własnej państwowej telewizji. E, o co tutaj chodzi? <noise> że mogą się tam pojawiać zaproszeni goście, którzy głoszą tego typu e, poglądy e, i mówią, że to jest totalna porażka, ślepy zaułek. No jakiś ten musi mieć wpływ na morale społeczeństwa, no, ale jakoś to się dzieje w Rosji. A co w Mołdawii? Prezydent Mołdawii, Maja Sandu. Zwróciła się w czwartek w szwajcarskim Davos do sojuszników o przekazanie systemów kontroli i obrony powietrznej w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. Wcześniej w Kiszyniowie władze w Kiszyniowie zapowiadali wzmacnianie sił zbrojnych w związku z inwazją na Ukrainę, ale budżet obronny Mołdawii został Teraz niemal podwojony w stosunku do poprzedniego roku. W grudniu szef Mołdańskiej Służby Wywiadu i Bezpieczeństwa Aleksandru Musteata informował, że Rosja planuje inwazję, która może nastąpić nawet na początka, w początku tego roku, więc Mołdawia siedzi na beczce prochu. A tymczasem nowy dowódca wojsk rosyjskich w Ukrainie, szef sztabu generalnego Walery Gerasimow, zaraz potem. Po, gdy do armii Putina zaczęły napływać nowe, dość zaskakujące rozkazy, kiedy on został e, szefem sztabu generalnego, nakazał na przykład żołnierzom zgolenie brud. A jak nakazał żołnierzom zgolenie brud, no to kto się odezwał? Odezwał się e, przywódca czeskich wojowników, Ramzan Kadyrow, znany z tego, że ma długą, charakterystyczną brodę. Wyobrażam sobie, jak zaskoczeni byli nasi wojownicy z pierwszej linii, zmobilizowani ochotnicy, zarówno brodaci, jak i ogoleni. Nawet nie podejrzewali, że w ich szeregach czai się niebezpieczny wróg zarost, napisał przywódca Czyszejskich bojowników wchodząc, jak rozumiem, w polemikę z szefem sztabu generalnego, e, właśnie Gerasimowem. Rzucamy broń i idziemy się ogolić. Przecież w każdym krowie jest kran z ciepłą wodą, pianka do golenia, wydawana jest rano w budynku łaźni, brzytwy rozdawane były z miesięcznym wyprzedzeniem, ironizował, dalej, jakby nie było problemów na linii frontu. Co za bzdury. No, dosyć ciekawe podejście, proszę Państwa, do głównodowodzącego no jednak to jest świat mediów społecznościowych, gdzie liczy się to mobilizowanie y, uwagi, emocji, y, widzów. wszystkim szef rosyjskiego sztabu generalnego właśnie Walerii Gierosimow próbuje teraz też zneutralizować innego aktywnego niezwykle w mediach społecznościowych i nie tylko twórcę właśnie z nowych mediów, ale także twórcy grupy Wagnera Jewgenija Ewgenia O tym informuje Ukraińska Prawda, powołując się na ukraiński wywiad wojskowy. Najemników ślą do ataku przy pełnym wsparciu Sił Zbrojnych Rosji. Teraz Gerasimow już raczej nie będzie mu udzielać takiego wsparcia, bo potrzebne mu własne sukcesy i zwycięstwa i będzie robić wszystko, żeby zneutralizować Prigorzyna. No trochę słabo, proszę Państwa, jeżeli Ktoś popada w konflikt personalny z kimś innym, a od tego drugiego właśnie zależy to, czy będzie dawał wsparcie na froncie. No, no ale to zobaczymy, jak na inne potwierdzą się te doniesienia ukraińskiej prawdy która później jednak usunęła ten artykuł ze swojej strony. No i teraz w 47 minucie 12 sekundzie przechodzimy do wydarzeń krajowych, którym dzisiaj poświęcimy trochę mniej miejsca, ale musimy powiedzieć o tym, że Platforma Obywatelska szykuje się do samodzielnego startu w wyborach parlamentarnych Zdecydowana na zarządzie partii w czwartek. No i to jest bardzo ciekawe. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że Podczas posiedzenia zarządu lider Platformy Donald Tusk przekonał no, kierownictwo tej partii relacjonując ostatnie wydarzenia wokół głosowania nad ustawą o Sądzie Najwyższym i swoje rozmowy z liderami ugrupowań opozycyjnych miał przekazać, że lider polski 2050 Szymon Kołownia, który traci już w sondażach, jest połykany przez Platformę Obywatelską. Zobaczymy jak teraz będzie reagował PiS, bo w interesie PiSu byłoby to, żeby te obie partie miały po 15%, a nie Platforma 30, a, a o, nawet oba miały po 20%, a nie Platforma 30, a Polska 2050. 10. No w każdym razie, zdaniem Donalda Tuska, yy, lider Polski 2050, Szymon Hołownia, do ostatniej chwili zapowiadał, że jego ugrupowanie nie wyłamie się ze wspólnego bloku opozycji. Dopiero krótko przed głosowali w Sejmie zmienił zdanie, oświadczył, że Polska 2050 zagłosuje przeciw, a nie wstrzyma się od głosu, jak pozostałe ugrupowania opozycyjne, a więc no nie będzie wspólnego bloku i to wydaje się, że już jest chyba sukces pisu w tym momencie i teraz jeszcze gdyby tutaj platforma zaczęła tracić na rzecz Szymona Hołowni no to już jest jeszcze w ramach tej ordynacji to jest chyba to, o co pisowi by chodziło najbardziej. No ale albo już ale najgorsze jest to jest całkowite zjedzenie. No przeraża za używanie takiego języka polski 2050 przez platformę obywatelską. No, zobaczymy. Sytuacja jest ciekawa. Cały czas kwestia z nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Dopiero senatorowi odniosą się do niej 31 stycznia. Senat powinien się zebrać w przyszłym tygodniu. Wtedy jest też posiedzenie Sejmu, które mógłby od razu zająć się ewentualnymi poprawkami Senatu do noweli o Sądzie Najwyższym. Uważa wicemarszałek Senatu Marek Pęk, Spisu. Według niego przeciągnięcie procedowania przez Senat Noweli o Sądzie Najwyższym jest typową grą na zwłokę, a może po prostu senatorowie rozjeżdżają się do domu, żeby świętować nowy rok królika albo nowy rok kota. No ale, ale w piątek nowa, czyli dzisiaj nowa Krajowa Rada Sądownictwa wskazać może siedmiu kandydatów do Izby Karnej Sądu Najwyższego. Wśród dziesięciu osób, które zgłosiły się do konkursu są głównie tak zwani neosędziowie, czyli nominaci nowej KRS, choćby kandydatów dodatka z poparciem od biskupa, co zauważa onet.pl, czy prokurator osławiony bezskutecznym ściganiem sędzi Beaty Morowiec. Są też kandydaci kamikadze, którzy startują po to, by przetestować procedury i zakwestionować postępowanie przed Radą. No zobaczymy, a tymczasem proszę Państwa tajemniczy hiszpańscy nurkowie, którzy pojawili się w Zatoce Gdańskiej, mieli działać podobno w ramach przestępczej struktury rozpracowywanej przez służby międzynarodowej, tak wynika z Ostrania Rzeczpospolitej, Mężczyźni utrzymywali, że szukali bursztynu po prostu w styczniu w, w Zatoce Gdańskiej, ale znajdowali się też w pobliżu infrastruktury krytycznej. Może akurat tam znajdują się jakieś duże pokłady tego właśnie bursztynu. No, w każdym razie to są informacje, które. Znajdowali się blisko infrastruktury krytycznej portu gdańskiego. I rafiner są informacje, które znamy. Stanisław Żaden, Rzeszyk, ministerstwa, ministra koordynatora służb specjalnych, stwierdził w lakonicznym komunikacie, że służby posiadają pełną wiedzę dotyczącą tych osób i okoliczności opisywanych w mediach zdarzeń. Według Rzeczpospolitej świadczy o tym, też to, że wersja monitorowanej operacji jest prawdopodobna. żaden podkreślił, że sprawa nie zagraża bezpieczeństwu RP. Dobra, a czasem takie rzeczy się zdarzają. Myślę, że spekulacją medialnym nie będzie końca, co ci płetwonurkowie tak naprawdę tam robili. Chciałbym, żeby mało kto dostawał 500+, plus, mu powiedział w rozmowie z dziennikiem Gazeta Prawna. Sławą Mirmencel, polityk Konfederacji, przewodniczący partii. Nowa nadzieja, jego zdaniem, 500, plus w ogóle powinno zostać zlikwidowane. No, niezwykła to odwaga, proszę Państwa, iść do wyborów z hasłem Nie dla 500, plus", zlikwidujmy 500. Plus". No, zobaczymy, czy to popłaci, nie, proszę Państwa, Konfederacji. Odważny plan Sławomira, Sławomira Mencena. Obywatele Ukrainy w minionym roku otworzyli niemal 21 tysięcy biznesów w Polsce. Na ten wynik złożyło się 4,8 tysiąca spółek i 15 ,9, prawie 16 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych. To wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Udział tych przedsiębiorstw w gronie wszystkich założonych w Polsce zbliża się już do 10%. Ukraińcy zakładają firmy, no i. Będzie ciekawie, proszę Państwa. Zobaczymy, jakich mają klientów. Może obsługują po prostu tych Ukraińców, którzy przyjechali i pojawiły się tutaj te nowe firmy, żeby obsłużyć tych nowych ludzi, którzy się pojawili. Proszę Państwa. Wysoki poziom wykształcenia kobiet w Polsce nie przekłada się na równomiernie na wielkość ich wynagrodzeń w stosunku do mężczyzn. To kolejny raport opublikowany przez Polski Instytut Ekonomiczny. Nasz kraj odstaje pod tym względem od innych państw zachodniej Europy. Płaca istotnie różnicuje na przykład wykonywany zawód, poziom wykształcenia czy doświadczenie. Dlatego również często stosowaną miarą jest skorygowana luka płacowa, w której porównuje się wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wykonujących podobną pracę to tak jak i z danych analizy Komisji, Europejskiej, z analizy Komisji Europejskiej wynika że skorygowana luka płacowa w państwach UE wynosi 11,1%, a w Polsce 10,4. Największa jest w Estonii 18%, w Czechach 17, w Litwie 16,6, a najmniejsza w Belgii. No to raczej nie dziwi w Danii i w Niemczech. No można by tutaj jeszcze porozmawiać to temat rzeka. Proszę Państwa, ceny materiałów budowlanych od stycznia do grudnia ubiegłego roku wzrosły średnio o 25% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku. Tak wynika z analizy PSB. Nic nie zdrożało tak szybko jak izolacje termiczne. Najbardziej o 42% podrożały izolacje termiczne, o 35% w górę poszły ceny ścian i kominów, 35% sucha zabudowa, a izolacje wodochrodne o 32%. I teraz olbrzymie zakupy koreańskich armatohaubic K9, które budzą ogromne emocje nad Wisłą. PGZ, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa postanowiła się do nich odnieść, yy, choć nie wchodzi na razie w szczegóły, ale napisała, że w związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej spekulacjami na temat potencjalnego zaprzestania produkcji krabów w hucie Stalawa Wola S.A. W związku z umową polsko-koreańską informujemy, że tego typu dywagacje nie mają pokrycia w rzeczywistości kraby, więc będą dalej yy, według GZ-u produkowane, ponieważ istnieje zapotrzebowanie na ten sprawdzony w boju sprzęt. Ta stalowa wola produkuje, i będzie kontynuować produkcję hobby w przyszłości. To oficjalne stanowisko. No i proszę Państwa, w ten sposób dotarliśmy do końca dzisiejszego komentarza. Polecam książkę Biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie. Ta książka dzisiaj jest znowu bardzo aktualna, przynajmniej do tego, co mówił Liu He, wicepremier Chin w Davos. No, on tej książki nie reklamował, ale mówił o tym, że Chiny będą się otwierać, więc wszystko to, co tam jest zapisane w tej książce, bardzo może być przydatne. Polecam. To także forma wsparcia tego kanału. Link do książki znajdziecie Państwo w opisie do filmu. Jeszcze raz, tak samo jak znajdziecie linki, w których możecie wspierać ten kanał. Jeszcze raz bardzo dziękuję za te wszystkie przyciski na YouTube i wsparcie poprzez YouTube, za wsparcie poprzez Patreon, gdzie link właśnie też zostałem w komentarzu i za tradycyjne przelewy. To traktuję jako. Traktujemy wszyscy jako wsparcie dla niepodległości umysłowej Polski, która od 2020 w XXI wieku będzie bardzo ważna, bardzo istotna. To także poszerzenie pola manewru tego kanału. Dzięki temu wszyscy tutaj możemy te komentarze codziennie w takiej nietypowej formule oglądać, i za to Państwu bardzo dziękujemy jako twórcy. I, I widzowie, myślę, że też tego, tego kanału. E, proszę Państwa, Gra Imperium Premium nigdy się nie kończy. Znaczy Gra Imperium Premium kiedyś się skończy, ale jutro się zaczyna. Jeżeli ktoś na ostatnią chwilę chciałby się jeszcze zgłosić, to już prośba o telefon e, e, i szybką akcję, jeszcze to jest wciąż możliwe. Później już tylko będzie można odsłuchiwać tych materiałów, nie będzie można uczestniczyć w czasie rzeczywistym. Więc jeżeli komuś zależy na uczestnictwie w czasie rzeczywistym, to dzisiaj jest już naprawdę ostatni moment, a sporo ludzi zgłosiło się w ostatniej chwili. To, to widzę, że, że też jest taka, być może właśnie z braku czasu, a może po prostu to jest taka cecha, że, że to zostawia się na ostatni moment. To dzisiaj ten ostatni moment już nastąpi. Proszę Państwa, życzę wyobraźni i zdrowego rozsądku, na tyle, na ile to możliwe. W, w ogóle wyobraźni zdrowego rozsądku to w nieograniczonych ilościach i we właściwych proporcjach, a na ile to możliwe to życzę dystansu i obiektywizmu. Komentarze będą pojawiać się każdego dnia do końca tej wojny albo mojego, a teraz jeżeli chcecie Państwo sobie pomóc, to proponuję subskrypcję, bo wtedy algorytm będzie Wam częściej podpowiadał, już niektórzy tam nawet zaznaczają dzwoneczki, ale nie zawsze te dzwoneczki dzwonią. Natomiast jeżeli jeżeli zarejestrujecie się jako subskrybenci, to algorytm może wam pomagać, ale nic na siłę, bo tak czy inaczej e, jeżeli algorytm wam tego nie będzie podpowiadał tego filmu, to i tak możecie tu wracać codziennie, bo codziennie jakiś materiał będzie się pojawiać. Serdecznie zapraszam. Proszę państwa, i to wszystko. Jeżeli chodzi o 20 dzień stycznia roku pańskiego roku pamiętnego 2023, to był dynamiczny, niespełna godzinny, proszę państwa, podcast o wydarzeniach na świecie. O wydarzeniach międzynarodowych. Kłaniam się dużo zdrowia i do zobaczenia w kolejne dni. Wszystkiego dobrego. Do usług.